Koronawirus w Polsce zbiera kolejne żniwa, a specjalistów najbardziej niepokoi fakt, że epidemia najdynamiczniej rozwija się w poszczególnych regionach. Według najnowszych doniesień Ministerstwa Zdrowia, duży wzrost zachorowań odnotowano w dwóch województwach. Nie jest dobrze. Koronawirus w Polsce raz zdaje się słabnąć, a innym razem znów przybierać na sile. Nie cichną dyskusje o największym w Polsce ognisku epidemii, gdzie sytuacja z dnia na dzień wydaje się coraz bardziej dramatyczna. Służby reagują tak szybko, jak tylko jest to możliwe, jednak kolejno przeprowadzane testy, niestety dają kolejne pozytywne wyniki. Niedzielnym porankiem ministerstwo zaktualizowało bilans dotyczący COVID-19, informując o największym przyroście w dwóch miejscach. Nagły i duży wzrost zakażeń w dwóch województwach. Koronawirus w Polsce zbiera kolejne żniwa tuż po godzinie 10 w niedzielę, 17 maja, Ministerstwo Zdrowia, za pośrednictwem oficjalnego profilu na Twitterze, zaktualizowało dane dotyczące liczby zarażonych koronawirusem oraz ofiar śmiertelnych. Poinformowano o 137 nowych przypadkach w całym kraju. W dwóch województwach zdiagnozowano największą z nich ilość. Mowa niestety o województwie śląskim, gdzie COVID-19 potwierdzono u kolejnych 92 osób oraz w wielkopolskim, gdzie 25 testów dało wynik pozytywny. Należy zaznaczyć, że najbardziej niepokojącym przyrostem jest przyrost zachorowań odnotowany na Śląsku, czyli w największym ognisku epidemii w Polsce. Liczba zarażonych tam osób wzrasta z każdym dniem coraz bardziej. Według ustaleń ekspertów, najwięcej przypadków zdiagnozowano wśród górników oraz ich rodzin. Obecnie trwają badania przesiewowe. 2. Po zaktualizowaniu przez MZ informacji łączna liczba zarażonych koronawirusem w całym kraju wrosła do 18 394, z kolei ofiar śmiertelnych do 919 osób. Warto zaznaczyć, że mimo wprowadzania przez rząd kolejnych etapów odmrażania gospodarki, w całym kraju nadal obowiązują nakazy mające zapobiec drugiej fali zachorowań. Źródło: Twitter.